taka dogrywka, tylko jedynie właśnie wyszedłem z komisariatu 4 w Krakowie na ulicy Królewskiej 4 i po prostu dogrywam tylko taki film, po prostu, że chciałem wytłumaczyć, dlaczego to wszystko pokazuje. No chcę coś zmienić w Polsce, to nie jest jakieś pokazywanie, nie wiem, sensacji, czy chcę, żeby być popularnym. Po prostu chcę pokazać, że w całej Polsce tak jest i no tak naprawdę zmusić do działania, żeby coś ktoś po prostu zmienił w Krakowie i w całej Polsce. No problem na pewno jest w tym, że no ja uważam, że duży jest udział w izolowaniu dzieci od rodziców przez policję. No ja nie mówię to taką zwykłą policję, takich policjantów, którzy przyjeżdżają na te interwencje, czy tutaj się przychodzi, zgłasza. To wszystko przez 5 lat ustaliłem, że to wszystko działa się na górnym szczeblu i to jest po prostu odgórnie. Ja uważam, że odgórnie jest po prostu, przychodzi na komendy, że na komendy, na 112, do kuratorów, żeby po prostu przyzwalać na to izolowanie, na te porwania rodzicielskie. I myślę, że taki szary policjant, który przyjeżdża na interwencję, czy tutaj na przykład zgłoszenie przyjmuje, to on może nie zdaje sobie sprawy, w czym bierze udział, ale osoby, no komendanci już na pewno, może trochę niżej też, zdają sobie doskonale sprawę, że po prostu co się dzieje w sądach, że tutaj jak się przyzwoli na, jak policja nie będzie nadawać, pomagać i nadawać dwudrogowo, to nic się nie zadzieje po prostu. Sędzia żaden, znaczy, że w sądach się po prostu nic nie będzie działo, a zakończy się to tak, że w końcu gość, który wypytuje o dziecko, wzywa policję, dostanie 192 KK i albo tam przegnie i coś po prostu, nie wiem, ubliży, czy zagrozi, no to dostanie 190 i pójdzie siedzieć. Będą dowody jakieś na zakłócenie miru domowego, no to 193 i też może odpowiedzieć karnie, też i siedzieć za nękanie, jeśli coś tam, też nie wiem, jakieś wyzwiska pójdą za czym, czy po prostu jakieś rzeczy, które się kwalifikują na czyn i po prostu wyeliminuje się tego rodzica, a jeśli nie, bo ktoś będzie po prostu przestrzegał prawa i nie da się sprowokować, no to wtedy można go przymusowo postawić mu jakieś zarzuty, załóżmy z tych tam nękanie albo groźby. No jak się nie ma po prostu podstaw, jak nie ma się dowodów, no to wtedy wyśle się na przymus, można wydać, prokurator może wydać postanowienie o przymusowym doprowadzeniu na 48, znaczy zamknięciu na 48 i doprowadzeniu na badanie psychiatryczne. No i jak na takim badaniu można po prostu, w Krakowie na przykład działa Wszołek i Zoła, którzy po prostu można iść do nich, załatwić, prokuratorzy współpracują i wystawiają lewe opinie, czy tam kogoś, żeby uchronić przestępcę jakoś od więzienia, albo kogoś po prostu, żeby właśnie ojca, żeby po prostu, żeby go wyeliminować życia dziecka. I tak po prostu działa współpraca. Ja mówię głośno o tym, będę pokazywał. I
można nawet znaleźć na internecie. Niektórzy gdzieś tam na czatach wymieniają Showcase OE, bo to jest znani są. Ci ludzie po prostu już nawet nie mają jakiejś ambicji, czy honoru, czy umiaru. Oni po prostu wystarczy spojrzeć na te nagrania w Showcase OE psychiatrów tych biegłych i oni już są grubo po emeryturze i trzymają się, bo po prostu mają z tego coś i kręcą dalej po prostu. I wiadomo, że tutaj jest tyle osób zamieszanych. Jeszcze powiem, dlaczego tak w Krakowie jest. Bo w Krakowie jest po prostu niewyczyszczona korupcja już od dawna. Po prostu sam przykład, co cały czas mówię o tych oszarksach, gdzie po prostu, gdzie w ogóle były wojny jakieś mafijne w Krakowie, niby że kibiców, no to chodziło o narkotyki, pod szyldem jakichś bojówek kibicowskich. No i to normalne było, że jakieś obcinanie maczetami rąk i po prostu nikogo nie zamykano, nic nie robiono. Ja wiem od swoich znajomych, co w moim wieku tam chodzą jeszcze na mecze i mówili mi nawet, i to można nawet w książce tego Jadczaka w ogniu, Wisła w ogniu przeczytać, że po prostu Misiek sobie chodził, Paweł Miśkiewicz, gdzieś z kibicami i po prostu, nie wiem, i nagle zobaczył jakiegoś prokuratora czy coś i przy nich po prostu podchodził, kłaniali mu się i taka jest prawda. I to nie jest żadna tajemnica i co, i zamknęli kilku prokuratorów, w większości tam tych szarsów. Misiek na końcu posprzedawał kolegów i co, i nic. I dalej jest po prostu, dalej jest korupcja w Krakowie. I to wtedy było przypadkowo w ogóle, że to w ogóle ktoś zadziałał, bo tak naprawdę to z tego, co wiem na ten temat, no to przez to, że tego Miśka w końcu złapali we Włoszech, no bo Wisła miała zgodę, czy ma dalej, z Lazio w Rzym i tam po prostu przebywał u kibiców Lazio w Rzymie. No i tam Interpol zadziałał i to, co policja nie mogła go przez 10 lat złapać, no to oni go złapali w moment. Dlatego też, no, gdyby był jakiś policjant, ja też pokazuję to, żeby jacyś policjanci się obudzili, powiedzieli nie i zgłaszali się po prostu i próbowali coś zdziałać. Na przykład policja może zawiadomić Interpol i wtedy coś się będzie działo. Pokazuję na YouTube filmy o handlu dziećmi, polskimi dziećmi w Anglii. Bo to jest handel dziećmi. No. Ja będę pokazywał tak samo tutaj w Krakowie, co się dzieje. Pokażę bardzo ważny, taki jest ośrodek dla matek nieradzących sobie z dziećmi, z depresją poporodową i tak samo dla matek w ciąży, który współpracuje, mam dowody, że współpracuje z sądem krakowskim i tam są odbierane dzieci. No i to jest po prostu prowadzić ten ośrodek Maja Wodecka-Zagajecka, też koleżanka Juliana Kornhausera, tak samo jak mój teściu, który też jest kolegą Juliana Kornhausera. No i to jest po prostu dlatego Ziobro się nie interesuje, bo nie może się zainteresować, bo niestety, no widocznie masoneria ma mocniejsze układy niż przegonili tak samo z mojej sprawy rozwodowej Mikołaja Pawlaka, który nadzorował tą sprawę. Wiedział o 189, KK nie zawiadomił prokuratury pana Ziobra i w ogóle prokuratury, więc popełnił przestępstwo z 240 KK, bo każdy ma obowiązek, kto wie o przestępstwie 189,
powiadomić prokuraturę, jeśli tego nie zrobi, to można powiedzieć, że jest przestępcą, bo popełnia przestępstwo z 240, czyli pan Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, jest przestępcą, bo popełnił przestępstwo z 240 KK. Jak wielu, wielu osób, więc to, co mówię, że w Krakowie działa grupa przestępcza, to jak najbardziej działa, bo nawet na tej podstawie, żeby była grupa przestępcza, musi być spełniony warunek 3 osób. A w samej samych osób, które wiedzą o 189 KK, nie zawiadomiły, wręcz nawet tuszowały to, to jest przynajmniej 10 osób. No nawet więcej. Nie no, więcej, dużo więcej. Może nawet około 20 osób. Czyli tutaj popełnienie przestępstwa przez 240 przez prawie 20 osób, no to, to jak można nie mówić, że nie ma podejrzenia, że tu jest 258. No wiadomo, że jest 258. Wiadomo, że Ziobro celowo tu nie wjeżdża. I Andrzej Duda też celowo się nie interesuje. No nic, no. Po prostu, no co ja mogę powiedzieć, no. Tutaj jeden pan pisze, że w Krakowie po prostu jest bezprawie, nie tylko tam. W NDM, Wydział Rodzinny, absurdów podobnie w Warszawie. No oczywiście. Oczywiście, że tak. No nic, no po prostu ja będę walczył, pokazywał, zamierzał po prostu robić, bo ja też oczywiście prawnie pewne ruchy wykonuję, ja po prostu nie chcę zdradzać na razie, no na pewno Adam Dubin, mój teściu, jest zadowolony, swoje kompleksy na razie nakarmił, że po prostu mnie upokorzył, wygrał na razie, ale po prostu tak się nie zakończy. No i tak jak cały czas mówię o tym, 2023 to jest rokiem wyborów, więc pamiętajmy, że ja wszystkim izolowanym tylko tłumaczę, że to jest jedyny czas, kiedy politycy przez 4 lat kadencji mogą przemówić ludzkim głosem, bo będzie im zależało na wybór, więc chociaż oczywiście ja uważam, że z góry jest wszystko ustalane i te wybory, jak my idziemy do tych wyborów, to i tak nie decydujemy, to już wszystko jest ustalone. To jest moje zdanie subiektywne. Ja tak uważam, że tak jest, bo na przykład jeśli ja nie nagłośnię sprawę, to mógłbym iść do bookmachera i postawić na Pawła Śliza, adwokata z Krakowa, który jest członkiem masonerii, że wejdzie z listy Hołowni. Tak naprawdę ode mnie i od was zależy, czy on wejdzie, czy nie wejdzie, bo jeśli dojdzie do kilku milionów, to co pokazuje, to nie wejdzie, a jeśli dalej tak będzie, no to będą mieć kolejnego masona. I to jeszcze bardzo decydującego, bo on po prostu będzie robił dobrze dla sądu krakowskiego i dopiero będzie wtedy to, co teraz się dzieje, to jest nic przy tym, jak wejdzie Śliz. To może być wtedy jeszcze. I to też pokazuje sytuacja, że popatrzcie się, Hołownia jeszcze nie wyszedł do Sejmu, a już ma masonerię u siebie, więc zaaplikowaną. Więc po prostu czy Hołownia jest po dobrej stronie? Nie wiem, próbowałem się kontaktować z nim. Na razie nie wiem, czy kontaktowałem się z robotami, czy z nim. Bo
ktoś mi tam, widziałem, że na Messengerze sprawdził wiadomości, ale z kim, kto to był, czy Hołownia przegląda swoje wiadomości. No nic, w przyszłym roku, znaczy w 2023 już niedługo będzie. No zamierzam rozmawiać z Wójcikiem. Bo jak wiecie, w Katowicach obiecał mi na rozmowę. Może mi się uda z nim rozmawiać, bo mam obiecane, to poruszę kilka tematów. Z Majchrowskim będę próbował, bo też mi już chyba minęło ponad pół roku, jak mi obiecał, że sekretarka zadzwoni i umówi się na rozmowę. No to była ściema, nie wiem, czy nie wiedział, że go nagrywam, czy po prostu przez to, że nie mam takich zasięgów jak Czujny na przykład, to po prostu olał mnie celowo. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale będę próbował coś działać, coś zmienić w Polsce. Nie robię to, żeby zaistnieć, tylko po prostu, żeby coś próbować zmienić. No. Uważam też trochę, że patrząc na to wszystko, to też wydaje mi się, że nie wiem, że to też jest, już to traktuję trochę jako takie przeznaczenie, bo gdybym nie trafił na tą kobietę, na córkę członka masonerii, to tak wysokiego człowieka, który miał zaszczepić Polaków szczepionką Selvita, no to po prostu nie wiedzielibyśmy. Polacy by nie wiedzieli o masonerii, o grupie przestępczej, więc no nie wiem. Trudno mi powiedzieć, na pewno indywidualnie nie jest dobrze, ale bo nie uczestniczyłem w życiu córki, ale jest to wiele, patrzę to też z drugiej strony, że mam cały czas szansę jeszcze uczestniczyć w życiu córki. No i jestem nadzieją wielu, jesteśmy w ogóle nadzieją wielu innych dzieci, które po prostu, jeśli będziemy działać indywidualnie, po cichu, no to nic nie zmienimy. Dla wszystkich dzieci, więc. A już nie mówię o takich, które po prostu pamiętajmy. Rozbija się, w wielu przypadkach jest tak, że rozbija się najpierw, zamyka się w więzieniu albo w psychiatryku, albo doprowadza się do samobójstwa. Tak jak kolejne podpalenie w Przemyślu chyba, tam ostatnio był uratowany chyba facet, nie zginął. Ale albo doprowadza się właśnie do samobójstwa, a później w wielu przypadkach odbiera się matce, czy tej osobie izolującej dziecko, i dziecko nie wiadomo już, gdzie trafia. Nie ma już osoby, która walczy, nikt się nie interesuje tym i nie wiadomo. Na razie oczywiście to są wszystko moje przypuszczenia, czy poparte jakimiś dowodami, ale nawet powiem wam szczerze, że nawet nie ma komu ich pokazać. Niektóre dowody mam tak grube na jakiś handel dziećmi, na jakiś po prostu nawet handel kobietami, ale po prostu no gdzie? No do kogo? Kto się tym zainteresuje na razie? Przecież pokazywałem kiedyś na Gazowej, zejdzie się z Gazowej, z byłego klubu LGBT,
schodkami na dół, nad Wisłę. I są od razu zaraz po schodkach do takiego, nie wiem, jak to, do jakiegoś słupka w kształcie krzyża przypięte kajdanki z 2014 roku z napisami fińskimi BDSM po fińsku. I po prostu nikt się tym nie interesuje. No mam wiedzę na ten temat tych kajdanek, ale po prostu nikt się tym na razie nie interesuje, a w tym momencie no zgłoszenie takiego czegoś to po prostu nic nie da. I po prostu wszyscy to widzą. Nieraz widzę, jak policja przechodzi. Patrzę się na te kajdanki i nic nie reaguje. No nic. A wystarczyłoby nawet, nawet jakby był, nie wiem, jak ja bym prowadził, to po prostu zainteresowałbym się. Jaka jest firma jakaś finlandzka w Polsce. Zadzwoniłbym do Solvity, wezwałbym prezesów Solvity, czy nie mają jakichś informacji jako świadkowie. Pobrałbym odciski palców, z kogo się da. No ale po prostu, o, na przykład pana Adama Dubina mógłbym wezwać na świadka, czy nie wie coś o tej sprawie, czy ja coś, po prostu ktoś z Finlandii nie przyjechał. Są różne możliwości. No nie jest, gdybym był w policji, pewno też bym podesłał policję do ośrodka Zielony Domek na Marka. No ale no nic. No życzę wszystkim zmiany w Polsce, wolnej Polski w 2023 roku. No ja na pewno zrobię wszystko, żeby przebudzić Polaków. Myślę, że naprawdę ta strona na YouTube, nieważne jak ja tam się wypowiadam, czy stylistycznie, czy nie stylistycznie, to powinno dojść do 5 milionów, to po prostu do miliona chociaż. I może coś by się po prostu w sądach zmieniło, no ale sam po prostu nie wejdę na wasze konta i nie będę tego udostępniał, więc po prostu no trzeba się zastanowić, czy płakać na grupach, czy po prostu coś zmienić w Polsce. No nic, wszystkiego najlepszego w nowym roku i przede wszystkim wolnej Polski i bezpiecznych dzieci. Po prostu, żeby dzieci były bezpieczne, bo to jest przyszłość nasza. I jak nie zadbamy o swoje dzieci, o wszystkie polskie dzieci, to po prostu ten kraj nie będzie nigdy stabilny i wolny. Bo to od nich będzie decydowała przyszłość Polski. No nic. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, najlepszego roku 2023 i pamiętajmy, wizualizujmy tylko pozytywnie, bo naprawdę nasze słowa mają moc. Jak się wierzy, to naprawdę wszystko jest możliwe. I ja wierzę, że naprawdę zmieni się wszystko.